Hej, tworzenie list materiałowych w SolidWorks Composer jest bardzo proste. Omówimy to na podstawie kilku przykładów. Na początku otwórzmy zakładkę BOM, co oznacza Bills of Materials, czyli po prostu listy materiałowe. Po pierwsze możemy utworzyć własny profil, według którego będziemy generować BOM. Następnie możemy wybrać, czy listę materiałów chcemy wygenerować dla widocznej geometrii, selekcji, całej geometrii, widocznych części oraz wszystkich części. Osobiście zalecam generowanie za pomocą selekcji, ponieważ wtedy kontrolujemy, dla jakich elementów generujemy listę materiałów. A jak możemy ją wygenerować? Mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza to przypisanie numeru ID po właściwości. Możemy wybrać, z którego poziomu program ma zaczytywać właściwość. Na przykład ze złożenia głównego, z któregoś z podzłożeń, bądź część. Następnie wskazujemy, po jakiej właściwości zostanie przypisany numer ID na liście materiałów. Bardzo ważnym parametrem jest pominięcie znaków od prawej strony. Tak jak widzimy, złożenie składa się z kilku płaskowników oznaczonych różnymi końcówkami. Gdy opcja pomijania jest wybrana, ostatnia literka z prawej strony zostanie pominięta podczas przypisywania numerów ID dla części. Zaznaczam złożenie, wybieram generuj listę materiałów i gotowe. Pojawiła się lista materiałów. Zwróćmy uwagę, posiadamy 5 unikalnych numerów ID, przy czym płaskowniki zostały umieszczone pod jeden numer, ponieważ mieliśmy zaznaczoną opcję pominięcia znaków z prawej strony. Jest to błędnie wygenerowana lista, ponieważ każdy płaskownik ma inną geometrię i przypisanie ich pod jeden numer ID nie odwzoruje odpowiedniej struktury listy materiałowej. Zacznijmy od nowa. Na początku usunę obecnie wygenerowaną listę materiałów. By to zrobić, należy zaznaczyć elementy oraz kliknąć Resetuj numery ID. Odpowiednią strukturę listy materiałowej mogę wygenerować w inne sposoby. Na przykład zmienić właściwość, po której chcę grupować części, bądź odznaczyć opcję pomijania znaków z prawej strony. Drugą metodą generowania listy materiałowej jest generowanie po geometrii. Geometrie można grupować jako identyczne wystąpienia bądź podobne. Zaznaczam złożenie i klikam Generuj listę materiałów. Zwróćmy uwagę, teraz posiadamy 8 unikalnych numerów ID, a płaskowniki, które wcześniej miały ten sam numer ID, są już rozdzielone na osobne pozycje. Zmodyfikujmy teraz kolumny w liście materiałów. W oknie dialogowym wskazuję właściwości, które chcę pokazać. Mogę również zmienić kolejność wyświetlania kolumn, jak ich nazwę. Zaznaczając listę materiałów, mogę dostosować również wiele innych parametrów, w tym czcionki, kolor oraz rozmiar. Kolejnym przykładem w tworzeniu list materiałowych, który chcę omówić, jest tworzenie tzw. wciętej listy materiałowej, której struktura będzie wyglądała w następujący sposób. Jedynka dla złożenia oraz 1.1, 1.2, 1.3 dla części, które wchodzą w skład tego złożenia. By to zrobić, należy użyć trybu Assembly Selection Mode. Tryb ten wybieramy w tym miejscu, bądź pod klawiszem Alt. Zaznaczam podzłożenie. Widzimy charakterystyczne zaznaczenie w kolorze niebieskim. Sortuję po właściwości i klikam Generate BOOM ID, czyli utwórz numer ID. Widzimy, jest pozycja 1 dla podzłożenia. A teraz, jeżeli chcę odwzorować strukturę części, które wchodzą w skład tego podzłożenia, czyli 1.1, 1.2, należy wejść w zakładeczkę BOOM ID Format i jako prefix wprowadzić 1. Oczywiście mogę tutaj sortować, czy to ma być numerycznie, czy alfabetycznie. Zaznaczam
pod złożenie i klikam Generate Boom ID. Zwróćmy uwagę, została wygenerowana struktura, która dokładnie odwzorowuje części, które wchodzą w skład tego złożenia. Pokażmy sobie tabelkę. Jak najbardziej wszystko się zgadza. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym zaprezentować, jest nowość SolidWorks Composer, która została wprowadzona w serwis paku 3 wersji 2017. Jest to nowość, która pozwala importowanie bezpośrednio z SolidWorksa list materiałowych do SolidWorks Composer. A jak to działa? Otwórzmy plik i wybierzmy złożenie, z którego chcemy zaimportować listę materiałową. Kolejną nowością, która została też wprowadzona w wersji 2017 serwis paku 3, jest to możliwość importowania tekstur. A żeby zaimportować listę materiałów, należy znać checkboxa Importuj listę materiałów z SolidWorks. Widzimy, plik się otworzył. Dokładnie taką samą strukturę listy materiałów, która została wykonana w SolidWorksie. Oczywiście możemy ją w pełni edytować, dodawać kolumny, zmieniać nazwy. Zaletą na pewno tego rozwiązania jest możliwość skorzystania z dodatkowych właściwości list materiałowych, które możemy wykorzystać w SolidWorksie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej!